Następna kolejka Kinomaniaka. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dziś, tu i teraz. Słynne filmowe drinki. W ciągu kilku chwil możecie poczuć się jak w filmie. Mr. Bond will have a vodka martini, shaken, not stirred. Scar will have a tequila. Ledwie kilka chwil i możecie już sączyć to samo co Bond, Bogart, Big Lebowski czy Bradshaw, Carrie Bradshaw. Dawno temu była sobie wyspa, paru Holendrów, paru Indian i paciorki. Z tych paciorków wyrosły parowce, wieżowce, Wall Street, elektryczność, drużyna Yankeesów, Central Park, Broadway i Studio 54. Nazywam to Nowym Jorkiem ery BC, Before Carrie. No właśnie, a potem była już Carrie, Sex i... I Cosmopolitan. Sex w Wielkim Mieście, czyli serial i dwa filmy kinowe. Stały knajpiany zestaw Carrie był jakże subtelny i amerykański, czyli cheeseburger i duże frytki. To już mamy. No właśnie, i do tego jeszcze Cosmopolitan, czyli drink, którego sława po serialu sięgnęła wręcz stratosfery. A czy był tego warty? Za chwilę sprawdzimy. A tak jeszcze a propos, po raz pierwszy Cosmopolitan w serialu zamówiła Samantha, a w drugim sezonie, w 19 odcinku na pewnym ślubie. A Carrie zamówiła wódę z lodem. A teraz Mustafa, mój przyjaciel i najlepszy spec od koktajli i drinków z Blue Cactus Bar, pokaże nam, jak zrobić perfekcyjne Cosmopolitan. A ja opowiem Wam, jak to tak naprawdę smakuje. I poczuję w sobie odrobinę Nowego Jorku i Carrie Bradshaw. To i tak lepiej niż Bonda, prawda? A więc... Ta-da! Witam, Mustafa. Cześć. Zestaw Carrie Bradshaw już mam, czyli cheeseburger, duże frytki, a teraz czas na Cosmopolitan. Mam ochotę na odrobinę seksu w Wielkim Mieście. Spróbujemy. A więc, co potrzebujemy? Potrzebujemy wódki cytrynowej, likier pomarańczowy, sok żuraminowy, sok z cytryny i do tego jeszcze skórkę pomarańczy. Brzmi ładnie. Zaczynamy. Zaczynamy. Potrzebujemy szkło typu martini glass. Uzupełnimy je kruszonym lodem do schłodzenia kieliszka. Bierzemy szklanicę barmańską. I tak, 40 ml wódki cytrynowej. Niektóre szkoły mówią też o wódce żurawinowej. My robimy perfekcyjnego drinka, więc będzie to wódka cytrynowa. Do tego potrzebujemy 20 ml triple seca. Triple sec jest to likier z pomarańczy, a dokładnie ze skórek. Do tego sok żurawinowy, 40 ml. Dodajemy, ja akurat dodaję i polecam, skórkę z pomarańczy. Dodaję przed i po, daje lepszego aromatu. Zasypujemy to wszystko kostkami lodu. Dodajemy jeszcze 20 ml cytryny. Ja dodaję świeżej cytrynki, świeżo wyciskanej. Szejkujemy. Wysypujemy kruszony lód.
naszego schłodzonego kieliszka. I dodajemy zesta z pomarańczy. Proszę bardzo, kosmopolita. Proszę bardzo. Kosmopolitan, seks w wielkim mieście. Carrie Bradshaw. Ładnie to nawet wygląda. Wiesz, to jest ulubiony drink Madonny? No proszę. Taki cytrusowy zapach. I mocno cytrusowy, bardzo orzeźwiający smak. Delikatna nuta żurawinki, cytryna, pomarańcza, wszystko to się miesza. To dobre, to jest dobre. Ja myślę, że to byłby idealny drink na taki gorący wieczór. I seks. W wielkim mieście. No tak sobie skojarzam. Tak, tak. No i teraz, tak jak tradycyjnie zrobiła to Carrie. No, ale dobra. Szyleczka? A, dziękuję. Proszę bardzo. To może byś mi dał tą nieugryzioną. Ale... No właśnie. I chciałem was zaprosić oczywiście na kolejnego drinka już za tydzień. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. He's looking at you, kid. Lani.